tej strony ulubiony prowadzący, czyli Jacek Siwko, a po drugiej stronie Paulina Pietraszkiewicz. Cześć, Paulino. Cześć wszystkim. Tradycyjnie zacznijmy od takiego małego wprowadzenia. Jakbyś mogła się przedstawić, jak już wspominałem tobie wcześniej, milionom słuchaczy na całym świecie. I na Islandii. I na Islandii dwóm. I na Islandii. Jestem Paulina, robię zdjęcia od 10 lat już. Jest mi to super łatwo liczyć, ponieważ zaczęłam robić zdjęcia na drugim ślubie mojego taty, więc jak zapominam kiedy, to zawsze pytam, którą mają rocznicę. I tak jakoś wychodzi, że około 10 lat. Wiesz co, zaczęło się tak jak zawsze, tak jak u wszystkich praktycznie, czyli portrety, Max Models i inne takie. I 3 lata temu właściwie pierwszy raz poszłam na ślub zobaczyć, jak to jest. I tak jak ci wspominałam już na początku, po pierwszym ślubie stwierdziłam, że to w ogóle nie jest dla mnie. Dlaczego? Że to jest po prostu, wiesz co, jak tak weszłam w ten świat zbiegu, bo poszłam jako drugi fotograf właściwie tak tylko zobaczyć, więc nie wiedziałam, do kogo idę, nie wiedziałam, kogo focę, gdzie w ogóle co się dzieje, a to był jeszcze w ogóle taki lokalny ślub, więc totalnie wszystko bardzo tradycyjnie, bardzo po polsku. I jak ja w to wpadłam wszystko, taka trochę oderwana od rzeczywistości, bo ja wiesz, od zawsze wieloma rzeczami się interesuję. Kończę te studia psychologiczne, tutaj jazda konna, tu coś jeszcze, więc dla mnie ten świat taki jest zawsze zamroczony, ja jestem w ogóle jak z innej planety i wpadam nagle w takie towarzystwo, wiesz, 200 osób, wszystko na taki przepych i ja tak na to patrzę i mówię, ja tego nie ogarniałam swoim umysłem, co tam się dzieje. I faktycznie jak wróciłam po tym pierwszym weselu, na którym byłam właśnie z ciekawości zobaczyć, jak to jest bycie fotografem ślubnym, stwierdziłam, że to w ogóle nie jest moja bajka, że ja na pewno tego nie będę robić. I potem wydarzyła się taka sytuacja, że poszłam na ślub sama, jeden, i nagle okazało się, że jak się poznaje tych ludzi i tak wchodzi się, wiesz, w historię pewną, okazujesz się, że dwoje ludzi w ogóle chce się z tobą podzielić swoją historią, swoją taką intymnością, to jest fajne. To zaczynasz nie robić ślubu na zasadzie, że nie ogarniasz wszystkiego, co się dzieje, tylko zaczynasz zwracać uwagę na rzeczy, które są dla nich ważne i poznawać ich rodzinę i sobie tak uświadamiać właśnie, że ktoś cię wpuścił w swój własny świat, do których naprawdę mało ludzi ma do którego mało ludzi ma dostęp. I wtedy po tym pierwszym ślubie, który nie był jakiś górnolotny, on też był polski, tradycyjny, stwierdziłam, że to jest fajne, że w ogóle robienie zdjęć ludziom podwójnie, czyli ludziom, którzy się kochają, ludziom, którzy okazują sobie jakieś emocje, jest po prostu dużo fajniejsze i dużo więcej frajdy mi sprawia niż fotografowanie pojedyncze, fotografowanie portretowe. Nigdy się nie zajmowałam fotografią produktową, ani jako taką, wiesz, rzeczy martwych, bo kompletnie się w tym nie czuję. Natomiast, no, przechodziłam przez psy, konie, inne takie. Wejdźmy trochę może w psychologię, jak już się pochwaliłaś, że kończysz studia, to może coś tam powiesz ciekawego. Czyli poczekaj, to w takim razie, bo ja ciebie słuchałem bardzo uważnie i tak sobie zanotowałem w głowie, że być może tutaj dla ciebie kwestia takiego przełamania, czyli zainteresowania się tymi ludźmi, otworzenia się właściwie na to, co się dzieje. To jest ta kwestia empatii. Tak. Myślisz, co cię przekonało do tego, żeby się zająć właśnie fotografią ślubną? Tak, myślę, że ludzie, że historie, które stoją za tymi ślubami, chociaż tak jak ci mówię i tak jak ci też pisałam, tak naprawdę ten drugi ślub, na którym byłam sama już, pokazał mi, że za ślubami stoją pewne historie, że to nie jest tak, jak się uważa powszechnie, bo wiesz, jak się nie fotografuje ślubów, to się żyje, nawet jako fotograf, w takim przeświadczeniu, że no ślub to ślub, bierzesz fotografa i tyle. A prawda właśnie jest taka, że jak już jesteś tym fotografem i się trochę zaangażujesz w to, co robisz, a nie tylko przychodzisz, cykasz i wychodzisz, to za tym ślubem stoi jakaś historia dwojga przeważnie fantastycznych, sympatycznych ludzi. Także tak, myślę, że te historie mnie przekonały, chociaż tak jak ci też pisałam, dopiero po pewnych warsztatach zrozumiałam, że w ogóle ludzie podobni do mnie też biorą śluby, nie wpadłam na to, nie? Nigdy, że ludzie, którzy są podobni do nas, też się muszą hajtać i fajnie byłoby na takich trafiać, nie? Ale psychologia też pewnie mi pomogła. W ogóle mi pomaga, wiesz, to jest taki kierunek, który, wiesz, ja nie wiem, czy będę wiązać z nią przyszłość, nie mam pojęcia na tą chwilę, bo uwielbiam swoją pracę, ja zajmuję się tylko fotografią w tym momencie i pracuję w zawodzie fotografa, dodatkowo kończę studia, ale nie wykluczam tej psychologii całkowicie, bo ją bardzo lubię, natomiast bardzo pomaga mi w pracy, tak w ogóle, nie? Rozmawiać z ludźmi, rozmawiać z klientami, otwierać ich trochę bardziej, trochę siebie na nich. A powiedziałaś o kwestii zaangażowania takiego, no, wejście w fotografię ślubną. Z czym to się wiąże tak w twoim przypadku? To chodzi o takie zaangażowanie, bycie obecnym w życiu tak ogólnie branży? W ogóle. Ja uważam, że fajnie się jest obracać,
nie można być we wszystkim super, nie? Jak ktoś się super obraca w branży, to może gdzieś to ucierpieć w tej sferze klientów albo na odwrót, ale wiem, że są ludzie, którzy na przykład mają świetne klientów i wcale się nie znają na branży i świetnie prosperują. Są ludzie, którzy są i tu, i tu. Natomiast ja jestem takim człowiekiem, który lubi wiedzieć, co się dzieje. I ja tak i jestem tak trochę w branży, że patrzę, obserwuję, patrzę, jak ktoś się rozwija, kibicuję bardzo wiele osób, widzę, że się zmienia, że gdzieś tam próbują, co mnie też napędza osobiście, jak widzę, że ktoś się rozwija, że ja też chcę jeszcze coś, nie? Że jest fajnie, ale może być jeszcze lepiej, ale też w drugą stronę, żeby się też angażować w te śluby od strony klientów. Ja wychodzę z takiego założenia, może właśnie tej empatii, może też przez to, że studiuję tą psychologię i na tych ludziach mi trochę bardziej zależy, żeby moich klientów znać. Ja ich po prostu znam, ja ich pamiętam. Ja wiem, kto się hajta, nie lubię robić, zresztą źle się czuję, kiedy robię na przykład 2 śluby pod rząd, czwartek, piątek, czy piątek, sobota. Staram się tego nie robić w ogóle. Właśnie dlatego, że jak ja idę na ślub, to ja idę na ślub do konkretnych ludzi, tak? Ja idę na ślub do Asi i do Patryka i ja wiem o nich dużo, ja staram się z nimi rozmawiać przed tym ślubem, coś gadać, coś się pośmiać i wiesz, być też dla nich trochę, nie? No tak. To jest ich pierwszy i mam nadzieję ostatni ślub, więc fajnie byłoby, gdyby wiedzieli, że mogą na mnie liczyć i ja staram się z takiego założenia wychodzić. No tak, nie da się być takim zaangażowanym, w pełni obecnym 2 dni pod rząd. To się z reguły nie zdarza. To znaczy można stwarzać takie pozory, ale ja myślę, że to w kwestii takiej, że ty czujesz wewnętrznie, nie? Że to już jest takie trochę podmęczenie materiału, tak. Jak 2 dni pod tak. rząd, to też może zależy. Są tacy, którzy po prostu jak kot, obliżą się, pyk, 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 z czwartego tak, piętra spadli właśnie, i nic. Wiesz co, czy ja znam takich ludzi osobiście, którym w ogóle sen jest zbędny, mam wrażenie, i oni jak mrugają, to śpią i po prostu działają non-stop na pełnych obrotach. I ja wierzę, że to jest możliwe, w sensie, że wierzę, że ktoś, kto robi 2 śluby pod rząd, robi dobrą robotę i na jednym, i na drugim. Natomiast ja po prostu fizycznie znam na tyle siebie, że wiem, że się w tym nie czuję totalnie, nie? I jak mi się zdarzy, to zawsze sobie powtarzam nigdy więcej. Nigdy więcej, aż do następnego razu, ja tak zawsze powtarzam. Aż do następnego razu. Przeglądałem twoją stronę internetową, pozwoliłem sobie bez pozwolenia tam wejść i zainteresowała mnie taka zakładka Moja filozofia. Weź mi może wyjaśnij albo słuchaczom, jaka jest filozofia za zakładką Moja filozofia? Jaka jest filozofia za zakładką Moja filozofia? Niezłe pytanie, nie? Tak, dokładnie. Ona mi się pojawiła, wiesz, ja na studiach też mam nie tylko psychologię kliniczną, o takiej, o której przeważnie ludzie myślą, jak myślą o psychologii, mam też psychologię biznesu i tak dalej, nie? Czytam też bardzo dużo na temat marketingu, gdzieś próbuję sama tym wszystkim się ogarnąć. Moja filozofia wyszła troszeczkę z potrzeby odsiania pewnej grupy klientów, dla których ja bym, Boże, jak to źle zabrzmi, nie chciała pracować, na takiej zasadzie, że ja wyznaję taką filozofię i powtarzam to zawsze na rozmowach z moimi parami, że najważniejsze dla mnie i dla moich zdjęć, w sensie wiem o tym, że moje zdjęcia będą dobre i im się będą podobały, kiedy my na sferze prywatnej się polubimy. Bo uważam, że fotograf to jest wystarczający, w ogóle ktoś, kto robi zdjęcia, to jest ogromny, ogromny stres dla pary młodej, dla osób, które nigdy nie były fotografowane i ja bym tego stresu chciała im trochę odjąć. I wiem o tym, że jak my się polubimy na takiej sferze prywatnej, jak nadajemy na tych samych falach, to oni nie stresują się mną. Oni się stresują potem aparatem, który, jak wiemy, przechodzi po paru godzinach, nie? Już nie zauważają, ale ja wchodzę na ślub i mówię, cześć, cześć, fajnie, że jesteście, jak się dzisiaj czujecie i się zachowujemy jak znajomi, bo na tym etapie, przed etapem podpisania umowy, spotykam się zawsze z nimi, rozmawiam z nimi i sprawdzam, czy oni mnie czują, czy widzę po ich twarzach, po ich mimice, czy to, że ja, tak jak widzisz, dużo macham ręką, nie? Bo ja cały czas macham rękami, jak mówię, czy to im przeszkadza, czy nie. I trochę ta zakładka Moja filozofia jest, żeby już przesiać pewną rzeszę ludzi. Ja już tam mówię, że kieruję swoją fotografię do pewnej grupy osób, która jest właśnie taka bardziej wyluzowana, która nie czuje spiny, która lubi po prostu, wiesz, pouśmiechać się, która przede wszystkim lubi nawiązywać kontakty, bo ja nie ukrywam, że ostatnio miałam taką rozmowę, jak tak rozmawiam o tych moich parach, że ja tak lubię uczestniczyć i tak dalej, i ktoś na mnie patrzy i mówi, ej, ale nie masz wrażenia, że to może być trochę inwazyjne? Wiesz, takie, że aż nachalne. I ja tak sobie pomyślałam, że kurczę, faktycznie może tak być, że wiesz, tutaj mówię, słuchajcie, możecie do mnie pisać spokojnie, mogę wam poradzić i tak dalej, ale właśnie potem sobie pomyślałam, kurczę, ale po to mam też te zakładki, po to mam też te rozmowy, żeby nawiązywać współpracę z ludźmi, którym to pasuje, którym się to podoba, nie? I ta moja filozofia to jest, wydaje mi się, że to jest mega fajna rzecz na stronie, bo jak ktoś już się angażuje i szuka tego fotografa i przegląda te strony i trafia na taką zakładkę Moja filozofia, gdzie u mnie jest napisane, że ja się nie czuję w wielkich sukniach, ja się nie czuję w salach balowych z okrągłymi po prostu, wiesz, wypasionymi żerandolami, bo to nie jest, ja tego nie czuję jako człowiek. I ktoś, kto organizuje takie wesele, czyta tą stronę, oszczędza sobie czasu i mi czasu, bo po prostu wie, że okej, dobra, ale
nie no, skoro ona tego nie lubi, to pewnie słabo będzie nam się pracować. I szuka dalej. I na pewno znajdzie kogoś, kto uwielbia i kto się lubuje w takim, wiesz, stylu czy tam nastroju. Rozumiem, o czym mówisz, dlatego że są takie osoby, które po prostu uwielbiają wymieniać miliardy maili, zanim dojdzie co do czego. I rozumiem, że ty jesteś jedną z takich osób i reagują na to twoje panny młode. Tak, w sensie ja uwielbiam wymieniać maile. W nawiązaniu do tego, że powiedziałeś, że coś tam może być inwazyjne dla ludzi. Aha, no tak. To po podpisaniu umowy, jak ja już też mówię, zawsze się śmieję, że jak moje pary ze mną podpisują umowę, to jakby podpisać cyrograf z diabłem, nie? Bo ja już jestem tak na zawsze, już po prostu duszę mi sprzedają swoją. Ale właśnie wiedzą też, staram się właśnie ich zapewnić, że mogą na mnie liczyć i że bardzo chętnie im pomogę, bo lubię to robić. Bo po prostu lubię się angażować w te śluby, ja lubię śluby. Teraz jak zaczęłam robić śluby dla ludzi, którzy są podobni do mnie, którzy wiele rzeczy mają ze mną wspólnego, to po prostu lubię je. Lubię tak generalnie samą instytucję ślubu. Jest fajna. No, mogę się zgodzić, ale nie wiem, czy by rozwijać tę myśl. Chciałem tylko może jeszcze w nawiązaniu do tego moja filozofia, zauważyć, że teraz jest trochę łatwiej, dlatego, że jest Insta Stories i jeżeli są tacy ludzie, którzy się pokazują, a wiem, że ty jesteś tam obecna i gadasz do telefonu, mówiąc tak kolokwialnie, ale... i to jest też łatwe. No dobra, w domu czy nie w domu? No bo tak, bo to jest kwestia też, jak się przełamać, żeby robić Insta Stories w miejscach publicznych. To tak, faktycznie. To jest temat na inną rozmowę, ale kiedy robisz Insta Stories i pokazujesz się, hej, to ja jestem tym fotografem, którego zdjęcia oglądacie, to jest też o wiele łatwiej już właśnie pokazać tę swoją osobowość, niż to ale było kiedyś. Wiesz, co się jeszcze z tym łączy? Ja też wychodzę z założenia, że te Insta Story i w ogóle teraz te media społecznościowe, które dają po prostu milion możliwości zaprezentowania siebie w internecie, dają też fajną rzecz. Zauważ, że jak para do ciebie pisze, po przeglądnięciu twojej strony, po przeczytaniu twojego opisu, który jest czasami niezbyt duży, w większości jest jednak, to nie jest obfity opis. W większości mamy coś takiego, że nie wylewamy w internecie nie wiadomo czego, tak? Mówisz, cześć, jestem Jacek, jestem fotografem, mam świetną rodzinę, uwielbiam robić zdjęcia, ale nie mówisz, że masz, nie wiem, fantastyczny dom gdzieś tam i codziennie pielisz w ogrodzie, nie? W sensie nie dzielisz się takimi rzeczami. A para jak do ciebie pisze, opisuje ci twój ślub, opisuje jacy są, wiesz, tak ci dają siebie na tacy, nie mają pojęcia z kim rozmawiają. Ty jesteś zupełnie obcy dla tych ludzi, oni nie mają pojęcia w ogóle na twój temat, co ty lubisz, co ty robisz, jak ty się wypowiadasz. I ten właśnie Instagram czy ten Facebook jest taką fajną formą tego, że oni też mogą cię trochę poznać, jeszcze przed w ogóle napisaniem do ciebie, nie? Ostatnio dostałam takiego fajnego maila od chłopaka, który wypełnił formularz na mojej stronie, biorą ślub w przyszłym roku w lutym i pisze do mnie, ja mam taką zakładkę, jak mnie znaleźliście. I on do mnie pisze, byłem twoim followersem, zanim znalazłem narzeczoną, nie? I to też jest takie śmieszne, bo jak myśmy zaczęli rozmawiać, to on się zachowywał, jakby mnie znał, bo właśnie tak jak mówisz, ja mówię do telefonu, więc on mnie też obserwował od jakiegoś czasu, nie? Nie mamy też czasami, znaczy w ogóle nie mamy pojęcia, kto ogląda i jaka to jest skala zaangażowania, bo to jest już tak zwany ten ciepły ruch, który przychodzi, później przekonwertować to na klienta, to jest o wiele łatwiej, nie? No bo to oni już nie piszą tylko i wyłącznie do jakiegoś tam fotografa, bo nagle poczuli potrzebę znalezienia fotografa, tylko już właśnie piszą do Pauliny, nie? Na przykład tak jak ten twój znajomy, tak go nazwijmy, ten followers. Tak, znajomy z Instagrama na pewno. No właśnie, no ale to już widzisz, bo tobie to już było o wiele łatwiej podpisać z nim umowę, niż gdyby on cię na przykład znalazł w takim przypadku, że ona rzeczona powiedziała mi, że mam poszukać fotografa, to trafiłem na twój profil, nie? No ale jest tak jak mówisz, jest łatwiej w ogóle, jak masz. No tylko pytanie Instagram, na przykład, nie wiem, co ty uważasz, że ludzie rezygnują w ogóle z takiej możliwości prezentacji siebie jako fotografa, bo uważają, że to jest zbędne, na przykład, o, nie chce mi się, no nie, ignorują to totalnie. Jeśli mówisz o typie człowieka, który mówi nie chce mi się, no to uważam, że dużo traci po prostu, bo naprawdę można dużo zyskać tym. Natomiast jest jeszcze jeden typ, bo jest typ nie chce mi się, jest typ taki jak ja, okej, poznajcie mnie, zobaczcie jaka ja jestem na co dzień i jest jeszcze typ nie chce się dzielić, nie chce pokazywać siebie, to jest moja fotografia, ja jestem fotografem, skupmy się na tym, że ja fotografuję i na niczym więcej. I to jest wtedy w porządku. Jeśli ty świadomie podejmujesz decyzję, że nie chcesz się dzielić swoim życiem prywatnym w internecie, no to okej. To w sensie, jak w każdej decyzji biznesowej, po prostu musisz przemyśleć plusy i minusy tej decyzji, nie? Natomiast no chyba najwięcej tracą osoby, które mają podejście takie, jak powiedziałeś. Nie chcę mi się, dobra, no nie chcę mi się. Mi też się zdarza zapomnieć o Instagramie na 2 tygodnie, bo nie wiem, jestem w ferworze walki ślubno-sesyjno-wyjazdowej, nie? Także to nie jest nic złego, ale właśnie fajnie jest być świadomym w ogóle takich możliwości. Też fajnie być sobą na Insta Stories i nie koloryzować, bo ja zdarzało się, że docierały do mnie takie różne sygnały, że ktoś tam udaje, że był za granicą, a był w Polsce i pokazywał jakieś pagórki, więc nie wiem, jaka
jaka filozofia za tym stoi, natomiast pozdrawiam te osoby. I może, żeby już nie podpadać za bardzo, bo ja tutaj nie chcę być jakimś mącicielem, to zapytam ciebie o wybór palety kolorów, dlatego że przeglądając twoje portfolio, ja zauważyłem, że ty trzymasz się, no, do takich określonych barw. Powiedz mi, skąd taka decyzja, że akurat w takie kolory weszłaś i jak twoi klienci postrzegają? Oni to w ogóle zauważają, czy tak po prostu, wiesz, a fajne wiesz zdjęcia co? I już. Rozmawiasz o tym z klientami? O moich kolorach, o barwach? No, takie tematy, czy wchodzą w ogóle wiesz co? Na tapet? Chyba nikt się mnie nigdy nie pytał, natomiast ostatnio rozmawiałam z jedną z dziewczyn, które mówią do mnie, Paulina, bo wiesz, przeglądając twoje portfolio, właściwie od zeszłego roku dużo się zmieniło. Jak przeskrolujesz sobie mojego Instagrama do samego końca i nagle widzisz taki moment przeskoku, w którym okej, tonacja została, one są ciepłe. Ja myślę, że w ogóle to ciepło wychodzi ze mnie. Ja po prostu czuję się ciepła. Ja lubię ciepłe barwy. Ja mam w domu, wiesz, beżowo. Ja lubię ciepło po prostu, więc może to wychodzi z tego. W pewnym momencie mojej fotografii te barwy zaczęły mieć bardziej naturalne odcienie. Bardziej się staram, że jeżeli faktycznie nie wiem, na przykład garnitur był granatowy, no to ja się staram, żeby mimo używania pewnej palety barw, ten garnitur został granatowy, czyli ja nie mogę sobie walnąć niesamowicie ciepłego zdjęcia, bo mi się garnitur zrobi zielonkawo, brudno jakiś, nie? Ale powiem ci, że zaczęłam to robić od momentu, kiedy najpierw byłam na warsztatach na Islandii i bardzo dużo rozmawialiśmy na temat naturalności barw, naturalności oddawania kolorów na zdjęciach, bo to nie chodzi o to, czy one mają zabarwienie ciepłe czy zimne, tylko czy te kolory w miarę są takie, jakie są, tak? Czyli ja bardzo byłam za zdejmowaniem zieleni całkowicie. Moja zieleń była szara, bo ja po prostu tej zieleni nie trawiłam, a teraz się do niej przekonuję i zaczynam się z nią lubić. Może niekoniecznie taką jaskrawą, ale gdzieś tam jest jej więcej. Prawdą jest, że dostałam feedback po jednym ślubie. Paulina, zdjęcia są super, bardzo nam się podobają, ale mam jedną prośbę, bo wiesz, garnitur, załóżmy tam, nie wiem, Przemka, był granatowy, a na zdjęciach jest bardziej czarny. I ja wtedy sobie tak usiadłam i miałam taką myśl, wiesz, że, wiesz jak to jest, najpierw robię, przecież to są takie super zdjęcia, nie? Nie, no ja bym potem... na przykład powiedział, że no przecież widzieliście moje portfolio, nie? Tak, jasne, tylko że z drugiej strony potem miałam taką myśl, ale kurczę, co, wpadłaś w złość, tak? Nie, że wpadłam w złość, wiesz jak to jest, jak dostajesz taką, bo to nie była krytyka, to było po prostu było zwrócenie na coś uwagi, a my, wiesz jak to jest, jak ktoś ci zwraca uwagę, a ty się czujesz po prostu cudowny, wspaniały i w ogóle jesteś ekstra i ktoś ci zwróci uwagę, to się, zaczynasz się pienić, ale ja uważam, że wtedy trzeba wziąć głęboki oddech, iść na spacer i odpisać na maila po godzinie albo po jednym dniu, żeby te emocje zeszły, natomiast to nie był mail jakiś absolutnie atakujący, tylko to było zwrócenie uwagi i ja po tym mailu, pamiętam, usiadłam i sobie pomyślałam, wiesz, z jakiegoś powodu ten gościu wybrał granatowy garnitur, nie czarny. Z jakiegoś powodu jest granatowy, więc sobie myślę, okej, dobra, zwrócę na to uwagę. I faktycznie wtedy to było proste, bo po prostu sobie ściągnęłam trochę tej ciepłoty ze zdjęć i ten garnitur wrócił w swoje barwy i to nie był problem, nie? Natomiast ale co, przejechałaś cały zestaw? Jeszcze raz? Tak, przejechałam cały zestaw. O Jezu, zgromią mnie za to. Kwestia pracy nad taką pokorą. U fotografa. Tak, wiesz co, nad tym, że ja wychodzę z założenia, że ludzie, bardzo rzadko mi się zdarza, żeby ktoś mi napisał, znaczy chyba nigdy mi się nie zdarzyło, że ktoś mi napisał, że zdjęcia są beznadziejne i w ogóle jest tragedia, ale biorę do siebie to, że jednak portfolio to portfolio, ale fajnie byłoby, gdyby ten klient mimo wszystko wyszedł zadowolony. Więc jeżeli dla mnie to jest jeden suwak, i mogę to skopiować potem na wszystkie, zrobić ustawienia i wiesz, ściągnąć sobie wszystkie ustawienia w Lightroomu, zostawić tylko, nie wiem, kolor niebieski i żeby ten niebieski się podbił, no to to nie jest dla mnie problem po prostu. Nie wiem, może wiesz, może powinnam powiedzieć sorry, podpisaliście umowę, widzieliście portfolio, trudno, no tylko, że mi jest ciężko tak zrobić, nie? Myślę, że nie ma takiej potrzeby, żeby iść na udry z klientami. Czasem to wymaga oczywiście pewnie jakiejś inwestycji czasu, jakieś masło maślane dzisiaj. W każdym razie nie, chodzi mi o to, że wydaje mi się, że o wiele lepszą inwestycją będzie właśnie położenie na stole tego swojego czasu, który poświęcisz, dlatego że klient, który zgłosi jakąś uwagę i on zostanie wysłuchany, to będzie później naprawdę o wiele bardziej zadowolony klient i on o wiele bardziej chętny, żeby przekazać dobre informacje na twój temat. Też tak uważam. Wiesz, po prostu, żeby ten na plus wyszło. Wiesz, ja też i słuchałam i byłam na warsztatach takich dwudniowych pierwszych u Krzysia Krzemińskiego, który marketing ma po prostu w małym paluszku i gdzieś tam on też bardzo dużo opowiadał na temat właśnie zadowolenia tego klienta, tak? Na temat właśnie ochłonięcia, pójścia na spacer, jak dostajesz maila, który niekoniecznie musi być mailem krytycznym, zrobiłeś beznadziejne zdjęcia i zepsułeś mi pamiątkę życia, co nie? Ale
który gdzieś tam taką szpileczkę ci wbija, bo coś było super, ale jednak nie do końca, żeby... Każdego to boli, to jest normalne. A jeszcze jak dostajesz pierwszego takiego maila w swojej karierze, to już w ogóle, nie? Nie wiesz, co się dzieje. Ale to właśnie fajnie jest pójść na spacer, nie wiem, do kina i na drugi dzień odpisać na tego maila, niż pisać na świeżo z emocjami. Dobrze, bo to się może po prostu ale to rozmawiamy skończyć. Już o rzeczach, które przychodzą po wykonaniu zleceń, tak. Czy zlecenia. A czy zdarza się na przykład tak, że ktoś jest przekonany do twoich zdjęć? A to jest akurat pytanie oparte o prawdziwą historię. Ktoś przejrzał portfolio i napisał fotografowi, no dobra, fajnie, fajnie, ale czy na przykład mogłabyś, bo to akurat dziewczyna, obrobić troszeczkę jaśniej? I co byś wtedy powiedziała? Na przykład, o dobra, Paulina, słuchaj, troszeczkę mniej na przykład pomarańczu, żółci, mniej czegoś. Nie, nie, chyba, wiesz co, chyba... To byłby twój klient? Twoim zdaniem? Nie, myślę, że wiesz co, myślę, że ja bym chciała mieć, bo to wiesz, to i pracuję nad tym bardzo, żeby moi klienci jednak kupowali mnie całą. W sensie zarówno moją fotografię, jak i moją osobowość, to właśnie to, że macham łapami i gadam jak Katarynka. Wiesz co, powiem ci, że teraz na tą chwilę popatrzyłabym na nią i chyba mrugałabym oczami przez chwilę dłuższą, bo dla mnie jest, wiesz, może dlatego, że ja jestem też fotografem i dla mnie właśnie ja kupuję kogoś całego, nie? Podoba mi się czyjaś fotografia i tyle, i ona mi się podoba. I gdybym chciała kogoś, kto robi... Załóżmy, nie wiem, Ola, z którą ostatnio rozmawiałeś, tak? Ona robi przepiękne zdjęcia w bardzo specyficznym klimacie, tak? Tobie się musi to podobać. No nie wyobrażam sobie pytania do Oli. Ola, sorry, mogłabyś mi zrobić jaśniejsze te zdjęcia? Bo one tracą wtedy klimat Oli. Myślę, no a ja chcę Olę na przykład, tak, nie? Tak, to by było bez sensu, gdyby na przykład właśnie takie osoby się zgadzały na tego typu zlecenia. To nie jest nawet też kwestia gwiazdorstwa, bo oczywiście można sobie pomyśleć, że ktoś, kto odmawia zlecenia, to już mu się poprzewracało w głowie, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie, kiedy dochodzisz do takiego stopnia, może nie, no kunsztu, dobra, powiem to, do pewnego dawaj. Właśnie takiego stopnia kunsztu już takiego artystycznego, no to musisz pilnować tego, nie, że bronić tej swojej wizji przy tego typu decyzjach biznesowych, bo to są decyzje biznesowe, dobra, albo ja się ugnę i zrobię coś w tamtym stylu i to wycieknie gdzieś do internetu i moja cała wizja firmy, no ucierpi na to, więc ja na przykład sobie nie wyobrażam, żeby takie osoby przyjmowały tego typu zlecenia. Tak, no jest właśnie problem potem. Chociaż zobacz, na początku jak jesteś, to praktycznie mówisz tak na wszystko, nie? Tak, to prawda. To przychodzi z czasem, nie? Takie pomyślenie sobie, kurczę, ale ja chyba nie chcę tego robić. Prawda jest taka, że jak zgadzasz się na zrobienie reportażu klientowi, który, umówmy się, od początku ci gdzieś tam coś mąci, na zasadzie, a może by było jaśniej, albo chłodniej, prawda? No bo ja na przykład, jeśli chodzi o moją fotografię, to ona jest właśnie ciepła, no to może byłoby coś chłodniej. Wtedy sobie myślisz, że jak weźmiesz to zlecenie, to zrobisz sobie samemu pod górkę, bo nigdy nie wiesz, czy to faktycznie chodzi o to, żeby to był ton chłodniejszy, czy to potem pójdzie lawiną, nie? A może zrobisz jeszcze to, a może zrobisz jeszcze to, a może zrobisz jeszcze to i nagle się okazuje, że ten klient trafił na ciebie zupełnie przez przypadek. A wydaje mi się, że każdy fotograf dąży do tego, żeby nie miał przypadkowych klientów, żeby ci klienci chcieli jego. No to właśnie, jego, no to jak nie? Ty do tych swoich idealnych klientów trafiasz? Masz jakieś ukryte sposoby? Czy oni po prostu... Nie, to nie jest, to chyba nigdy nie jest tak, że magicznym sposobem trafiają. Nie, to chyba nigdy nie jest tak, że oni tak magicznie się pojawiają u jednych, a u innych nie. Ja przede wszystkim staram się mówić do mojego idealnego klienta. Mówić do niego. Jak nagrywam Instastory, to wyobrażam sobie, głupio to zabrzmi, jakbym była taka mentalna trochę, ale wyobrażam sobie, że mówię do tego konkretnego klienta. I tak jak ci pisałam, ja na pierwszych warsztatach pisałam, gdzieś mam jeszcze opis zresztą, na kartce, jaki jest mój idealny klient. Do tego stopnia, że ja sobie opisałam, jak on wygląda. Ja sobie napisałam, że mój idealny klient ma tatuaże, że mój idealny klient słucha takiej a takiej muzyki, że mój idealny klient ma fajną pracę, że nie wiem, jest i wiesz... mieszka w jakimś dużym mieście, nie? I do niego staram się pisać. I nigdy mi się nie... Wiesz co, wydawało mi się to ćwiczenie takie właśnie abstrakcyjne, a w tym roku, tak jak ci pisałam, trafiłam na Asię i Patryka, którzy po prostu byli żywcem wyjęci z mojej kartki. A wiesz co, naprawdę. Bo jak powiedziałaś, że ma fajną pracę, to pomyślałam, że to na pewno fotograf jakiś. Wiesz co, robiłam ślub dla fotografki w zeszłym tygodniu i to nie jest takie proste. No właśnie, opowiedz jak to jest fotografować ślub fotografa. Ja nie wiem jak inni, ale ja się bardzo stresowałam, bo... To jest tak, z jednej strony czujesz się fajnie, bo myślisz sobie, kurczę, to jest mega takie docenienie, to jest to przybicie sobie piątki, myślisz, inny fotograf wybrał ciebie na fotografa, a on się musi znać, no bo fotografuje śluby, nie? A z drugiej strony idziesz na ten ślub i sobie myślisz, Boże, nie spieprz tego, zachowuj się, nie wyciągaj telefonu, myśl kreatywnie, wiesz, po prostu zaczynasz sobie narzucać rzeczy, które normalnie przychodzą ci naturalnie, a tutaj po prostu tak jakby wkręcasz się w nie, nie? Na zasadzie, szukaj dobrego światła, nie możesz
usiąść na chwilę, szybko idź gdzieś indziej, nie? Także z jednej strony to jest taki stres, z drugiej strony to jest taka większa swoboda trochę, bo ja akurat u Kasi miałam tą swobodę, że Kasia mi ufała w 100%. Ona mówi, dobra, tu robimy, okej, okay, no to róbmy, nie? Dobra, tu nie ma problemu. Kasia nie dyskutowała ze mną na zasadzie, Kasia, bo ja bym chciała wam zrobić zdjęcia, chodźmy. A ona, nieważne co robiłam, mówi, dobra, idziemy na zdjęcia, nie? Bo zdjęcia są najważniejsze, bo Kasia wszystko, co robiła, robiła pod zdjęcia, bo jest fotografem i chciała mieć je świetne. Więc z tej strony czyli ta praca jest ułatwiona. Ta praca jest po prostu ułatwiona, bo wiesz, jaki jest rozkład, nie wiem, dnia, wiesz, jak fajnie są światła powieszone, wiesz, że jest doświetlenie, na przykład te girlandy wiszące, bo one ładnie wyglądają i jeszcze Kasia mówi, o, na zdjęciach będą dobrze wyglądać, to jeszcze ich dorzucimy, nie? Więc to jest fajne, że ktoś robi ślub bardzo pod zdjęcia, bo chce mieć super zdjęcia, a z drugiej strony czujesz się, no, może nawet oceniany tak, nie? Że ktoś obserwuje jednak, porównuje tą pracę na pewno w głowie do swojej pracy, jak on pracuje, nie? Ile ja usiadłam, a ile ktoś siedzi, albo czy ja chodzę cały czas, czy tylko, nie wiem, czy jestem cały czas na parkiecie, czy chodzę, wiesz, po ludziach i robię zdjęcia gościom, jak rozmawiają i tak dalej. Więc z drugiej strony to jest trochę stresor. To może fajnie też takim w cudzysłowie oczywiście normalnym klientom zacząć tłumaczyć, że ślub warto też, czy wesele zrobić pod zdjęcia. Wiesz co? Może tak. To jest taki trop. Ja ten trop wykorzystuję już od 2 lat, mój drogi, ponieważ taki tip zdradzę swój. Ja napisałam 2 lata temu, ciągle go dopełniam. Nie chcę powiedzieć poradnik, bo to nie jest poradnik, jak organizować ślub. I to nie jest poradnik, jak zrobić, żeby ten ślub był najpiękniejszy na świecie, bo tym się zajmują wedding plannerzy. Ja napisałam poradnik, co zrobić, żeby mieć listę zdjęcia. I tam są takie proste rzeczy, które nam, fotografom, ułatwiają pracę. Typu, żeby się nie powtarzać 16 razy, żeby na przykład miejsce, w którym się odbywają przygotowania, było uprzątnięte, było do tego przygotowane, żeby, nie wiem, zwrócić uwagę swoim gościom, że na przykład na ceremonii fajnie byłoby, gdyby ludzie oglądali ją oczami, a nie telefonami. I mnóstwo takich małych rzeczy, które ja sobie gdzieś zauważyłam, które mi pomagają w pracy, spisałam. Po prostu je spisałam. Zrobiłam z tego fajnego PDF-a, wiesz, oprawiony w fajne zdjęcia i po podpisaniu umowy wysyłam go zawsze wszystkim moim parom. I to trochę działa. A czemu po podpisaniu umowy dopiero? Uważam, że to jest taki dodatek. Aha. Taki bonusik do tego, nie? Że dostajesz jeszcze do tego, wiesz, takiego, on ma 50 coś stron prawie, więc trochę tego jest. Czyli oczywiście nie chciałaś, żeby to był twój taki killer przekonujący do współpracy z tobą, tylko to jest wiesz coś co? Takiego uznaniowego dla tych, którzy już tak, chyba tak. Wykazali się chociaż dobrym gustem według ciebie. Ta. No nie wiem, czy dobrym gustem, ale, no, ale nie według ciebie. Ale tak, według mnie może. Na pewno gustem podobnym do mnie. O, może w tą stronę. No tak. Bo wiesz, o gustach i guścikach to się nie dyskutuje. Dokładnie. Ale miałam taki pomysł, że może na bloga to wrzucę. I może to będzie na mojej stronie, że wiesz, że właśnie ktoś wejdzie i powie, o kurczę, fajna babka, dzieli się w ogóle tipami, nie? Ale super. Napiszę do niej, może ma wolny termin. A potem sobie pomyślałam, że właśnie to, co mówisz, że może lepiej będzie działał ten marketing w drugą stronę, że ci moi klienci poczują się tacy docenieni, tacy, że oprócz tego, że dostają umowę i mam nadzieję fajnego fotografa, to jeszcze mają coś, taką wisienkę na torcie, nie? Którą sobie mogą poczytać i która może im się przyda. Czyli coś takiego, co ich dodatkowo ugruntowuje w tym, że... W przekonaniu, że dobrze tak, wybrali. Tak, dokładnie, że dobrze wybrali. A jak w ogóle ci szło pisanie? Bo fotografowie to rzadko coś piszą. Ja mam zawsze ze sobą taki mały notesik i jak wpadnę na jakiś pomysł, to sobie tam notuję w tym notesiku. I potem jak przychodzę do domu, to gdzieś szybciutko przekuwam to na kartki, bo mi z głowy mi ucieka bardzo szybko. Ale ja jak byłam mała, miałam 15 lat, to napisałam książkę, mój drogi, całą. No, proszę. Także ja od zawsze lubiłam pisać. A o czym? Zresztą u mnie... O czym była książka? O Jezu, nie chcesz wiedzieć. To była książka zainspirowana Zmierzchem, więc... Nie będę ci opowiadać jej. Jakieś wampiry i inne takie rzeczy. W każdym razie u mnie w domu zawsze dużo polskiego było. Żona mojego taty, moja druga mama siedziała ze mną nad tym polskim i zawsze pisałyśmy razem wypracowania i różne takie fajowe rzeczy razem robiłyśmy. I chyba zresztą ona mnie zaraziła też czytaniem i pasją do książek i do tego pisania, więc gdzieś tam dzięki niej to mam. I myślę, że to jest takie dość proste dla mnie. Nie męczę się. Najgorzej było znaleźć taki notes, żeby był zawsze ze mną, żebym mogła to zapisać, bo po prostu często mi to wszystko wypada z głowy i potem na przykład zauważam jakąś sytuację na ślubie i mówię, muszę o niej napisać i nie zapiszę i już jej nie pamiętam, jak wrócę do domu, nie? No ja właśnie często o tym mówię i piszę, żeby notować te rzeczy na zleceniach, w ogóle obojętnie jakich, fotograficznych, ale na przykład czasami nie ma właśnie tego notesu i wyciągam na przykład telefon, tam jest taka funkcja, dobrze ci znana, nagrywanie i można taką myśl sobie zanotować w formie notatki głosowej, potem już zachowując, znaczy potem już mając czas, można sobie gdzieś przepisać, także polecam. Najpierw jak wariat wyglądasz z dyktafonem, chodzisz po weselu no, z dyktafonem. Ja już tak jak wariat wyglądam z aparatem, więc to już mnie w
ogóle jakoś tak nie rusza. Nie rusza. Słuchaj, taką informację mi napisałaś, mm-hmm. że uświadomiłaś sobie w tym sezonie, czyli w tym roku, roku pańskim 2019, że trzeba kochać ludzi, dla których się pracuje. Dlaczego dopiero teraz to sobie uświadomiłaś? Chyba skrót myślowy ci napisałam, bo... No to rozwiń. Ktoś mnie zje zaraz za to, na pewno. Ale słuchajcie, bo to jest tak, że ja w tym roku zrozumiałam, może wcześniej, może późno, bo to jest mój trzeci sezon, drugi pełny, że wiesz, oglądamy tego Pinteresta, co nie? Oglądamy tego Instagrama i każdy z nas marzy o ślubach z wedding planerami, które po prostu są wypasione na maksa, są miodem na uszy, oczy, nozdrza i w ogóle wszystko. I dają nam taką rozkosz, taki orgazm zmysłowy, fotograficzny, ale co z tego, jak za tym nic nie stoi? Wiesz, o co chodzi? Ja miałam na przykład taki ślub, który był po prostu jak z bajki wyciągnięty i zero emocji na nim. A miałam taki ślub, który był w 100% emocjonalny, który był po prostu, wiesz, szałem po prostu uczuciowym, ale nie był dopięty na ostatni guzik. Nie był w najlepszej sali polskiej. Może nie był też w najgorszej, ale na takiej zasadzie, że to nie są te sale, o których my rozmawiamy, że my chcielibyśmy tam robić, nie? To nie są śluby na przykład plenerowe, to są niesamowicie wzruszające śluby kościelne w zwykłych kościołach i nagle się okazuje, że robisz ten reportaż i wcale nie jest ważne, gdzie on jest. Ważne jest, kto się hajta, kto jest odpowiedzialny za to wszystko, jak podchodzi do organizacji ślubu. I ja w tym roku, wiesz, miałam taki moment, że chyba każdy z nas miał taki moment, że chciałam mieć w portfolio same najpiękniejsze śluby i miałam milion pytań w tym moim formularzu, nie? Typu, na jakiej sali, jaki styl, jakie kwiaty, jaki kolor przewodni, bo myślę sobie, a jak będzie coś, co mi się nie podoba, mi osobiście, no to odrzucę, powiem, nie wiem, coś tam napiszę, że nie i koniec, kropka, nie? Jasne, że miałam taki okres na początku. A teraz mam właśnie tak, że ja zawsze się umawiam na rozmowę. Niezobowiązującą. Ktoś może powiedzieć, że to jest strata czasu, tak? W sensie, możesz nie podpisać tej umowy i straciłeś godzinę ze swojego życia czy godzinę swojej pracy. I ja patrzę na to w drugą stronę. Chyba jestem z tych ludzi, którzy zawsze widzą szklankę do połowy pełną, a nie pustą, ale ja umawiam się na te rozmowy godzinne i ja po tej godzinie wiem, czego ci ludzie chcą, jacy oni są, czy oni faktycznie organizują ten ślub, bo są zajarani sobą, bo oni mi opowiadają swoją historię całą i oni o sobie mówią, ba, to jak oni do siebie mówią, dużo mi daje, nie? Jak ja ich obserwuję, ja się zawsze z nimi we dwójkę umawiam. Kiedyś się na tym przejechałam, bo pan młody miał takie imię, które też w Polsce występuje, a potem się okazało, że był Anglikiem i rozmowa była angielskojęzyczna i dostałam zawału serca, jak miałam mówić po angielsku, ale spoko. Także sprawdzajmy, skąd są nasze pary. Ale prawda jest taka, że nagle się okazuje, że to wszystko przestaje być ważne. W sensie dla mnie, nie? Fajnie jest mieć super śluby w super miejscach, natomiast dla mnie w tym momencie, nie wiem jak będzie za rok, ale w tym momencie to miejsce, to ta otoczka ślubu czysto dekoracyjna jest drugim planem. Najważniejsi są ci ludzie, którzy biorą ślub i jak oni się zachowują w stosunku do siebie. A wiesz, że kiedyś trafiłem na taki post na grupie dyskusyjnej fotografów, którzy naigrywali się z takiego sformułowania, które często fotografowie używają w opisie zdjęć, że mam najfajniejsze pary. Jakbyś podeszła do tego posta, jakbyś miała okazję odpisać tym wszystkim ludziom. Wiesz co, ja się nie angażuję w takie posty, w sensie ja w ogóle się mało angażuję, jak już coś mam pisać. Jak już coś napiszę, to znaczy, że mam zły humor i po prostu muszę gdzieś wylać swoje emocje. Ale no jak sam wiesz, bo ci pisałam, ja naprawdę często piszę, że ja mam najfajniejsze pary, najpiękniejsze panny młode i w ogóle... Dlatego pytam. Wszystko najlepsze. Ale prawda jest taka, że ja naprawdę tak uważam, nie? I ja myślę, że jeżeli ktoś pisze tak, no bo nie wie co napisać w poście, tylko napisze, mam najlepsze pary, Ale jak ja wiesz, wracam ze ślubu i jestem podjarana, nie tyle zdjęciami, co ślubem, bo wiesz co, ja w tym roku naprawdę na wielu ślubach albo zostawałam zaproszona na później, w sensie Paulina, odłóż aparat, chodź się z nami bawić, albo na poprawiny, albo coś jasne, wiesz, człowiek po 12 godzinach na nogach, to już jedyne o czym myśli o tej pierwszej w nocy, czy 24:30 to pójść spać. Natomiast to jest super miłe, że ktoś, wiesz, chce, żebyś został. Ja się na ślubach zajebiście bawię. Ja mam aparaty wiszące na szelkach i tańczę ze wszystkimi, z ojcami, z panami młodymi, ze wszystkimi, bo ja się po prostu dobrze na nich bawię, bo ludzie, dla których pracuję, są po prostu super, więc ja mam najfajniejsze pary i zawsze będę tak mówić. I podejrzewam, że byłoby przekozacko, gdyby każdy fotograf uważał, że ma najfajniejsze pary. Dla siebie, nie? Że te jego pary są po prostu dla niego najfajniejsze. Myślę, że część fotografów tak uważa na początku sezonu, a potem...
potem nadchodzi wrzesień i październik. Pozdrawiamy wszystkich, którzy będą walczyć jeszcze do późnej jesieni. Teraz. Tak. Tak jest. Ty wiem, że trochę żonglujesz różnymi zleceniami. Widziałem twoją sesję dla magazynu. O, może opowiesz, jak to się pracuje nad taką sesją stylizowaną? Wiesz co? Dla dużej organizacji, a może nie na takiej zasadzie, że sama sobie tworzysz od zera. Wiesz co? Moja sesja to jest trochę taka, ona jest przypadkowa. W sensie pierwsza była przypadkowa, bo robiłam zdjęcia na jednych z targów ślubnych i potem organizatorki wybrały te zdjęcia, bo gazeta chciała napisać o tych targach i one wybrały moje zdjęcia, żeby do tego opisu były. Potem się okazało, że nie dość, że nie podpisały moim nazwiskiem, bo podpisały nazwiskiem organizatorki, to jeszcze przekręciły to nazwisko i w ogóle było, wyszło po prostu masakra. I ja napisałam, wiesz, taka trochę smutna, bo to był mój, to wtedy było przed moim pierwszym pełnym sezonem. Ja byłam taka zajarana, że moje zdjęcie będzie w gazecie. Wiesz, jak to jest, nie? Że bierzesz gazetę w Empiku, otwierasz i widzisz swoje zdjęcie i to jest takie, wow, ale ekstra. A potem patrzysz, że nie jest twoje nazwisko, nie? I myślisz sobie, no jakby ci cały świat się na głowę zawalił. Jest ci mega smutno. Ale dziewczyny bardzo fajnie się zachowały i w ramach dogadania się, że tak powiem, mówią, dobra Paulina, słuchaj, bo mamy takie fajne następne wydanie, to czy nie byłabyś zainteresowana zrobieniem sesji, już wiesz, takiej florystycznej na zasadzie na rozkładówki, tak? Ileś tam 4 czy 5 rozkładówek. Ja sobie myślę, wow, ale super, że się pomyliły w tym nazwisku, co nie? A potem wpadła mi do głowy taka myśl, że ja jestem mega kiepska w detalach. Znaczy byłam wtedy mega kiepska w detalach. Ja lubię fotografować ludzi i emocje, a jeśli chodzi o detale, to byłam po prostu przerażająco kiepska. I pierwsza sesja to była sesja właśnie dla magazynu, dla której bardzo ciężko mi się pracowało, ale bardzo dużo się nauczyłam i bardzo dużo z niej wyniosłam na śluby. Właśnie tych takich detalowych rzeczy. I nauczyłam się, dlatego bardzo, bardzo radzę wszystkim fotografom, którzy mają problemy z detalami, oglądać blogi, Instagramy, ludzi, którzy robią papeterię, ludzi, którzy robią kwiaty, ludzie, którzy robią dekoracje, bo oni mają taki zmysł nie dość, że ustawiania tego wszystkiego, to jeszcze fotografowania tego. Więc ja się tak naprawdę od florystek, od dekoratorek i od papeterii nauczyłam, jak robić takie zdjęcia i jak ustawiać to wszystko, żeby to fajnie wyglądało, nie? I potem każda kolejna sesja już była po prostu fajna, miła i przyjemna. Natomiast ta pierwsza to był dla mnie po prostu dramat. Ale chyba tak jak wszystko nowe, nie? Że człowiek się stresuje tymi nowymi rzeczami i jednocześnie jest taki bardzo pobudzony, zestresowany i nie ma pojęcia, co ze sobą zrobić. Ale myślę, że wyszło całkiem fajnie. Bardzo fajna ta twoja porada na temat uczenia się fotografii od nie fotografów, to znaczy może i fotografów, bo w zasadzie ten, kto robi zdjęcia, no to jest fotografem i wiadomo, że wykorzystuje też do pracy, więc jest jakby swoim własnym pracodawcą, więc nie wiem, czy można tak kwestionować czyjąś fotograficzność. No, ale to już wchodzę w takie meandry filozoficzne, więc a za mocny w tym nie jestem, to sobie oszczędzę. Opowiedz mi trochę o gestach, bo ja wiem, że gesty są też ważne na twoich zdjęciach. Jak ty to śledzisz? Masz jakiś piąty zmysł? Nie. Chciałabym szósty mieć taki, wiesz, czy szósty? Z tyłu, oko tu, ale ja wychodzę z założenia, że wiesz, po angielsku emocje to jest emotion, a motion to jest ruch. Co nie? Więc gesty, które są ruchami, są najfajniejsze. I ja jak pracuję z parą, to staram się ich nie zatrzymywać, nie ustawiać w pewnych pozycjach. Ja w ogóle nie lubię słowa sesja. To jest dla mnie, w ogóle jak ktoś mówi, nie wiem czy tak masz, ale jak słyszysz słowo sesja, to się kojarzy właśnie z sesjami takimi albo tu stań, tu się uśmiechnij, tu popatrz, albo do magazynu, tak? Czyli widzisz od razu przed oczami modelkę, która na każdy klik, na każdy błysk zmienia pozycję. I ja często jak rozmawiam z klientami na temat zdjęć narzeczeńskich, czy zdjęć właśnie poślubnych, których by the way staram się im odmawiać zawsze, w sensie odmawiać, na zasadzie odradzam im tych zdjęć poślubnych, ale to już była mowa kiedyś w podcaście na ten temat. No to ja już po głowie dostałem wtedy, więc może nie brnijmy. No, dobra. W każdym razie, wiesz, mam takie coś, że staram się mówić im, że to jest bardziej spacer z aparatem, wiesz, niż sesja. To w ogóle wtedy oni inaczej do tego podchodzą, bo jak mówią sesja, to o Boże, tu będziesz musiał pozować. A jak ja mówię, że to jest spacer z aparatem i ja faktycznie trochę czasu na to poświęcam, bo najpierw poświęcam czas, żeby ich poznać. I w ogóle uważam, że fajną rzeczą jest, jeśli oczywiście jest taka możliwość, bo nie zawsze jest, pojechania z nimi jednym autem, czy jednym środkiem lokomocji jakiejkolwiek, gdzieś na sesję, czy na zdjęcia, to jest super sprawa, bo masz ten czas na poznanie ich, na właśnie gadanie, rozluźnienie się tak czysto personalnie. Ale u ciebie to nie jest kwestia, że nie masz prawa jazdy? Nie, mam prawo jazdy. No bo Aga tylko właśnie ostatnio mówiła o tym, że ona jeździ, ale się okazało, że dlatego, że no nie ma prawa jazdy, ale nie. To na plus wyszło akurat. To prawda, na plus, tak, ale ja
mam prawo jazdy i... I się zabierasz tym samochodem, okej, rozumiem. Jest, tak, zabieram się, znaczy, czasami, wiesz co, to jest różnie, bo czasami się dogadujemy, czasami jedziemy moim samochodem, ale to już jest jakiś trend teraz się robi. Ale że co? No, że ludzie jeżdżą samochodami razem z parami, czy z rodzinami. Wiesz co, ja nie wiem, ale ja myślę, że to jest fantastyczna okazja właśnie do tego, żeby rozluźnić siebie przy nich i ich przy tobie, no bo wiesz... No tak, bo nie stajecie tak w jakiejś tam konfrontacji, powiedzmy, jak Torreador z bykiem, no nie, że na arenie się spotykamy i tak, tak, dokładnie, dokładnie, tylko masz czas na to, żeby ich poznać, co lubią, co robią, tak, jak, to jakby w ogóle Torreador, jacy są. Torreador szedł z bykiem w tym jednym tunelu za, przed wejściem, tak, nie? Tak, dokładnie, super. Nie? Mogą się poznać. Właśnie, i wiesz, ale to też często jest tak, że potem wiesz, w jaką stronę idą zdjęcia, bo wiesz, jak oni ci przez godzinę, załóżmy, bo jedziecie gdzieś godzinę, nam 40 minut, opowiadają o tym, że oni jeżdżą na Woodstock, że śpią pod namiotami non-stop, że o, że, so, że nie wiem, tak jak ja, jeżdżą z plecakiem nie wiadomo gdzie i w ogóle są tacy crazy i tak dalej, no to wiesz o tym, że nie będziesz robił z nimi sesji, która jest, ustawcie się naprzeciwko siebie, oprzyjcie się czułkami i oddychajcie, bo to nie są oni. Oni są żywiołowi, oni będą skakać, oni będą się śmiać i będziesz, znaczy ja się staram powodować tymi właśnie te gesty, czyli tymi sytuacjami różnymi, żeby oni się ruszali, żeby, nie wiem, poszli gdzieś, przyszli, przybiegli, skoczyli, wyskoczyli, albo na odwrót. Jak mi opowiadają, że są domatorami, że lubią słuchać dobrej muzyki, że lubią pić wina i są, wiesz, tacy, widzę po nich, wychillowani i tacy właśnie spokojni, no to z drugiej strony nie będę im kazała skakać po drzewach, nie? Czy kazała, o, jak to brzmi. Nie będę ich po prostu prosiła o to, żeby skakali po drzewach, tylko postaram się tą taką narrację, bo myślę, że to jest, że jesteś takim narratorem trochę tej sesji, że nie, właśnie nie ustawiasz tych ludzi, ale pomagasz im płynąć przez to, przez te zdjęcia w takim fajnym, zaopiekowanym kierunku, nie? Że oni się czują swobodnie, ale jednocześnie tacy właśnie zaopiekowani, że ktoś im podpowie coś i tak dalej, nie? Wspomniałaś o tym, że jeździsz tu i tam. Jak godzisz pracę fotografa i przede wszystkim ten taki wymiar mailowo-internetowy z długim wyjazdem, bo wiem, że się szykujesz teraz do miesięcznego wyjazdu. Tak, szykuję się, ale to będzie mój pierwszy taki długi wyjazd, więc jeszcze nie wiem, jak to godzę. Aha. Natomiast jak byłam na Sri Lance w tym roku, też na trochę dłużej, no to, no mam takie zboczenie, wiesz, mam coś takiego, że niby mówię, ej słuchajcie, jestem na urlopie 2,5 tygodnia, odezwę się po, ale jak przez przypadek znajdzie się taki hotel z internetem, to wlezę na tego maila i odpiszę na ten mail, wiesz, po prostu taki, jesteś tak zafiksowany na tej swojej firmie, że to jest takie twoje dziecko, które ciężko jest zostawić, zresztą sam wiesz, ciężko jest zostawić dziecko na 2 tygodnie, czy tam 3, bez kontaktu z nim, żadnego, bez, wiesz, w ogóle mi się, okazało się, że jak ja byłam na Sri Lance, to mi się strona wysypała, to był dla mnie po prostu cios okropny, bo dowiedziałam się o tym od znajomej, która do mnie pisze, cześć Paulina, słuchaj, chciałam tam wejść na twoją stronę, ale coś nie działa. I wyobraź sobie, jak jesteś właśnie w środku dżungli, w środku niczego i dostajesz informację, że ci się strona wysypała i nie możesz zrobić absolutnie nic, nie? Więc chyba trzeba do tego starać się podchodzić tak bardziej, jestem na wakacjach, staram się ograniczyć to do minimum, aczkolwiek no jednak to jest, nie? Mhm. Jednak sprawdzam te maile. Natomiast teraz jak jadę do tego Wietnamu, no to postaram się wyrobić z obróbką tyle, ile będę mogła przed wyjazdem, ale nie zabieram ze sobą absolutnie żadnych laptopów, żadnych kart, żadnych zewnętrznych dysków, bo wiesz co, nie dlatego, że nie chcę pracować. Uważam, że to jest mega niebezpieczne zabierać, wiesz, jak jadę z plecakiem, nie wiem gdzie, bo mam tylko bilety na razie i nic więcej, no to byłoby to skrajnie nieodpowiedzialne zabierać ze sobą sprzęt, na którym pracuję na co dzień, nie? Mhm. Zaraz przejdziemy może do tego, jak się fotografuje w takich miejscach, ale pozwolisz, że podzielę się swoją ekspercką radą jako stary człowiek i może... Nie, żartuję, ale to chodzi o to, że ty powiedziałaś o tej stronie internetowej, że ci się wysypała. Aha. I ja mam taką propozycję dla ludzi, dla fotografów, też ludzi, żeby też poszukali ludzie, no. Sobie, tak, poszukali sobie jakiegoś opiekuna takiego strony i bardzo fajnie można się dogadać z różnymi firmami takimi, które robią strony, że ktoś jest po prostu takim opiekunem, no nie, że nie na takiej zasadzie, że tam płacisz mu abonament, ale to jest ktoś, kto ma dostęp zrobiony do strony internetowej. Ja na przykład tak mam taką fajną firmę, która mi się opiekuje niezłymi aparatami i ja wiem, że coś tam się zrobi, na przykład jakiś psikus z tą stroną i ja właśnie do Bartka piszę i mówię, słuchaj, tam wysypało się to i to na stronie i to jest kwestia tam godziny, dwóch i jest już to zrobione, bo tak jak ty mówisz, że czasami możemy się znaleźć w takiej dziwnej sytuacji, nie wiem, ktoś trafi do szpitala, ktoś wyjedzie do babci i tam nie ma za bardzo kontaktu ze światem, tak, a faktycznie tak. Trzeba coś zrobić, no i tak. Ty sama z siebie nie zrobisz, nie? No bo nie jesteś nie jakimś webmasterem. Nic. Więc poszukajcie sobie takich osób, czy ewentualnie właśnie wejść w taką współpracę i to jest bardzo fajne, no bo to się wtedy płaci za wykonaną robotę i wiem, że na przykład są tacy, którzy w systemie abonamentowym też taką usługę oferują, ale nie wiem, czy bym się pchał w kolejny abonament. W każdym razie trop dla was do poszukania. A teraz wróćmy do tego pytania o to fotografowanie w egzotycznych miejscach. Nie masz tak, że to, co obce, to, co takie, powiedzmy, niepoznane, ono kusi
i nęci do tego, żeby robić więcej zdjęć i potem się okazuje, że nie wszystko było aż tak atrakcyjne? Jak ty sobie radzisz z takim bogactwem rzeczy, które kuszą, żeby robić zdjęcie? Wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ mój chłopak, który wiecznie na mnie patrzy, tak o, Boże, musisz robić te zdjęcia? Nie możesz popatrzeć oczami na coś? Chwilę. Musisz wyciągnąć, wiesz, jak ja nie mam na przykład aparatu, to wyciągam telefon, nie? Musisz zrobić temu zdjęcie, nie możesz po prostu postać i popatrzeć? I powiem ci, że trochę tak jest, że my fotografowie jesteśmy zboczeni na tym punkcie, że wiesz, widzimy ładny widok i trzeba natychmiast wziąć aparat i zrobić zdjęcie, żeby zostało. I czasami zapominamy, że mamy też przecież najlepszy, najpiękniejszy, najbardziej pojemny aparat fotograficzny, jaki istnieje na Ziemi, którym jest nasz mózg i nasze oczy. I prawda jest taka, że ja na Sri Lance robiłam bardzo mało zdjęć krajobrazów, bo oczywiście nie mogłam się nie pokusić na to, żeby nie zrobić jakiejś tam sesji, co nie? Nie znaleźć sobie pary, która będzie fantastyczna i będzie miała dziwną historię i nie zrobić im zdjęć. Natomiast jeśli chodzi o widoczki i takie rzeczy, tak jak mówisz, zapierające dech w piersiach, to ja ich przywiozłam bardzo mało i powiem ci, że bardzo się pilnowałam, żeby nie robić tych zdjęć tak dużo i na dobre mi wyszło. Patrząc na taki bilans mój pamięciowy, ja dużo więcej pamiętam z tego wyjazdu, niż jak z wyjazdów na przykład po Europie, gdzie jeździłam i non-stop chodziłam z tym aparatem i robiłam zdjęcia, nie? To rzeczywiście, jeśli o to chodzi, to więcej mi zostało w głowie. Poza tym były takie miejsca, właściwie najpiękniejszy wschód słońca, jaki widziałam z brzegu plaży, kiedy moi znajomi sobie siedzieli na deskach surfingowych i gdzieś tam wschód słońca był i nie miałam wtedy aparatu i uważam, że gdybym miała aparat, to pewnie widziałabym ten wschód słońca dalej, ale nie zapamiętałabym go jako taki wyjątkowy, nie? To jest też dobry taki argument, jak rozmawia się z klientami przy okazji właśnie przekonywania ich, żeby goście też na przykład na ślubach nie mieli tych swoich aparacików. Chociaż ja nie wiem, czy to jest w sumie słuszne, co my robimy jako fotografowie, że my tak katujemy tych ludzi, mówimy im nie fotografujcie, bo przecież my jesteśmy. No ale jak ktoś tak ma ochotę, no to przecież miejmy w sobie tę empatię, ja myślę, że ktoś tak samo jak my kocha fotografię, może tak potraktujmy tych ludzi. Jasne, ale wiesz co, ja na przykład, zdarzyło mi się tak, że moje pary na przykład mówiły, słuchaj, Paulina, bo u nas w rodzinie jest taki, nie wiem, wujek Marian, on zawsze robi zdjęcia, on lubi robić zdjęcia, on potem robi kroniki i on będzie robił zdjęcia. I ja mówię, okej, fajnie, w porządku. Czy wiesz, jak widzę, bo wiesz czego ja nie rozumiem? Ja nie rozumiem sytuacji, w których widzę, że wiesz, jest ślub, który nie jest na 50 osób czy 40 osób, w której każda jedna jest ważna, w sensie ważna, ojejku. Wiesz, no na ślubach są ludzie ważni i ważniejsi, jak są te duże szczególnie, tak? Że czasami jest to ktoś, kto jest w ogóle piątą wodą po kisielu i on chodzi z tym telefonem i ja nie, wiesz, to jest super. Ja uważam, że to jest mega fajne, że rodzina chce ci zrobić zdjęcie, jak bierzesz ślub. Chce uczestniczyć. No dobra, ale niech to będzie zdjęcie. Dwa zdjęcia, trzy zdjęcia. I okej, nie? Bo widziałeś kiedyś zdjęcia, nie wiem, byłeś na jakimś ślubie, na którym twój wujek robił zdjęcia. Widziałeś kiedyś te zdjęcia? Nie wiem, mój wujek nie robi. No, nie, ja, to chyba, ja mam czasami, wiesz co? Poczekaj, tak, poczekaj. To ja chyba się staję takim wujkiem właśnie. No to mam dla ciebie dobrą radę, w takim razie dziel się nimi i pokaż je chociaż parze młodej. Ale nie, na przykład, o, pozdrawiam panią fotograf, która będzie robiła zdjęcia mojemu bratu za rok. Obiecuję, nie biorę aparatu. To jest takie wyzwanie, nie? No bo tak, będę no, z dziećmi, jak... fajnie by było zrobić tam, ale no jeszcze nie, twój chyba. Brat, nie? To wiesz, tak blisko. No, ale to chciałoby nie, się. No to wiesz co, to jest właśnie ta kwestia tego, albo jesteśmy, to jest, o, chyba było coś takiego, taka dyskusja, rzecz o nieinterwencji. To dotyczyło fotografów wojennych, że czasami, chyba to był James Nachtwey, że po prostu no nie pomagasz, nie? Tej sytuacji, jakieś dziecko leży, coś mu jest, a ty robisz zdjęcie i to jest też tak, jak my może w mniej ekstremalnych warunkach robimy zdjęcie, no my nie uczestniczymy. No nie jesteśmy jakby nieobecni, my jesteśmy z pozycji takiego narratora, który opowiada historię gdzieś z zewnątrz i wydaje mi się, że kiedy idziemy na taką imprezę rodzinną, w której jest już ktoś najęty do roli fotografa, to wydaje mi się, że to może i lepiej, że nie bierzemy ze sobą aparatu. Jasne. A wiesz, z drugiej strony, tak jak często twoi goście powtarzają, wiesz, ślub to jest dynamiczna sytuacja, to jest reportaż. Jeżeli wujek stoi i robi zdjęcia, to on będzie na tych zdjęciach, bo on tam stał i robił zdjęcia i taka była rzeczywistość, więc po co, wiesz... Jasne, że my się trudzimy, żeby go nie było na trzech, pięciu, sześciu, no bo chcielibyśmy, żeby ta para miała sama, nie? Zdjęcia, ale z drugiej strony, no, to jest reportaż, nie wykreujesz tego w inny sposób, nie pójdziesz do wujka i nie złapiesz go za fraki i nie powiesz, weź się przesuń. A wiesz co, jak ostatnio taki pan wujek dziadek wyciągnął taką małą małpkę, ja podszedłem do niego i tak mu robiłem te zdjęcia, tak to wyglądało, jakby on był jakimś celebrytą, tak do niego podszedłem i tam go obstrykałem i czułem, że ludzie się śmieją, nie? Ha, 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 hi, hi, hi. No ale to dla mnie to nie było tak, żeby się z niego pośmiać czy coś. Aha. I, no, i on
jest tam, ma tą swoją małpkę i każdy przez to pewnie tak zapamięta. O, wujek Zdzisiek tam fajnie, taką po prostu miał pasję, że miał ten swój dziki aparat i robił te fotki. Więc myślę, że no to tak jak mówisz, że zostawić tych ludzi na zdjęciach, nie? Nie, tak, nie retuszować ale, tego. Tak, to jedno, ale ja myślę, że najczęściej, jeżeli są poruszane takie tematy typu, wiesz, ja rozumiem, że ludzie się na siebie denerwują, mówię tutaj o branży, tak, że jeżeli się nie dogadujecie w branży, mówię nie dogadujecie, bo ja nie miałam takiej sytuacji, żebym się jeszcze nie dogadała z filmowcem, bardzo polecam. Ja zawsze wysyłam, proszę parę o numer telefonu i zawsze wysyłam SMS-a dzień wcześniej, że jestem Paulina, że będziemy razem pracować na ślubie, że jest mi super miło i nie zdarzyło mi się nigdy, żeby, nie wiem, czy to jest kwestia wiadomości, czy też kwestia tego, że ja generalnie staram się być taka ugodowa, bo wychodzę z założenia, że pracuję dla pary, a nie dla siebie i chciałabym, żeby oni mieli fajną pamiątkę, ale nie zdarzyło mi się, wiesz, kłócić z filmowcem, czy tam przepychać się łokciami. Natomiast wiem o tym, że fajnie jest, jak masz takiego wujka z małpką, co to chodzi, jest taki nieinwazyjny, on sobie stanie czasami nie w tym miejscu, w którym powinien, ale jest taki nieinwazyjny. Ale wyobraź sobie, że ja ostatnio byłam na ślubie, w którym miałam sytuację, gdzie był to ślub plenerowy, przepiękne miejsce i ja szybciutko przebiegałam sobie, żeby zmienić perspektywę na zakładanie obrączek, a niekoniecznie za mną, ale kawałeczek za mną stał wujek z tabletem zamiast głowy. Wiesz, jak to wygląda, nie? Centralnie za młodymi miał tablet zamiast głowy i jak ja przebiegłam i tak, wiesz, starałam się nie wchodzić mu w kadr, no ale trochę musiałam, no to wyobraź sobie, że ślub na 50 osób nie ma nagłośnienia zupełnie i ja słyszę za sobą, oj, nieładnie. I ja stoję sobie, myślę, zrobiło mi się głupio, że mu zasłoniłam. Jasne, że mi się zrobiło głupio. Potem się poprawiłam, że okej, ale dobrze mieć jednak moment, bo to ja się rozliczam z parą młodą i to oni będą mieli do mnie pretensje, że nie ma takiego zdjęcia, jak sobie, nie wiem, dają buzi czy coś. Ale potem sobie myślę, jakie to było niefajne, że masz ciszę w parku i nagle słyszysz... Oj, nieładnie, nie? Na cały park właściwie. I robić się głupio, bo przestajesz być anonimowy. To, co powiedziałeś, przestajesz przemykać. Nagle wszyscy na ciebie patrzą. Co zrobiłeś? Co się stało, nie? No i myślę, że o takich ludzi najczęściej chodzi fotografom, jak się gdzieś tam pieklimy, że chodzą ludzie z mopkami. No ale może dzięki takim skandalom też ludzie zapamiętają ciebie. Bo wiesz, potem ważne jest, żeby o tobie mówili, nieważne co. Ważne, żeby nie przekręcali nazwiska. No to jest tak. Już padała ta zasada w podcaście. A powiedz mi, bo ty jeszcze a propos tego, że czasami właśnie robisz inne zlecenia, to zauważyłem, że na przykład robiłaś takie portrety biznesowe w zasadzie dla takich twórców. Często ci się to zdarza? To jest jakieś stałe coś, czy to tak od wielkiego dzwonu? Nie, raczej tak. No, raczej tak, sporadycznie. Takie portrety, sporadycznie. Tak? Ja lubię portrety. Ale właśnie ty lubisz portrety, nie? Bo ty pisałaś, że tam lubisz właśnie ten moment, w którym robisz portret, na przykład właśnie panny młodej w dniu, tak, że, i wiesz, że ty co ja celebrujesz, lubię? Celebrujesz ten moment. To jest tak, dla ciebie ja bardzo lubię portrety, uwielbiam ludzi na portretach, ale mimo wszystko wykorzystuję to, że są we dwójkę. Czyli ja na przykład jak robię portrety, to bardzo często proszę, żeby pan młody stanął za mną i żeby młoda nie patrzyła na mnie, bo ona się wtedy stresuje, bo musi patrzeć w obiektyw, tylko żeby patrzyła na niego. On najczęściej, jak ja go nie widzę, robi głupie rzeczy z tyłu za mną. I albo głupio patrzy, albo głupie miny robi, albo się wydurnia totalnie i ona się przez to śmieje. I śmieje się naturalnie, a nie tak, jak ja jej powiem, weź się uśmiechnij, bo wyglądasz jakbyś, nie wiem, z grobu wstała, nie? I to jest takie fajne wykorzystanie tej drugiej osoby. Prosty zabieg, naprawdę prosty. Myślę, że naprawdę wiele ludzi na niego wpada, a te portrety wtedy są takie no właśnie bardziej naturalne. Nie masz takich wymuszonych tych puz, ani min, ani niczego takiego, nie? No ale taki zasunąć komplement komuś, że ktoś wygląda jakby wstał z grobu, to myślę, że no potrafi tak podbudować. No, tak mi się powiedziało. Ale tak niech mówisz? Będzie, że też nigdy zdarzało ci się? Nie, nigdy mi się nie zdarzyło tak powiedzieć. Natomiast czasami wymyślam, czasami mam takie pary, które nie są zupełnie romantyczne i zadaję im na przykład super romantyczne zadanie, tylko po to, bo wiem o tym, że skoro oni totalnie nie są romantyczni, to po 3 sekundach zaczną się tak śmiać, że nie będą mogli wytrzymać, nie? Bo muszą coś głupiego w ich przekonaniu zrobić, bo nie? To coś nie dla nich. No nie, tak. No to ja widziałem na tych twoich zdjęciach, że są to wyjątkowej klasy oryginały czasami u ciebie na sesjach. A powiedz mi, Paulina, jakbyś miała jedną taką rzecz przekazać fotografom, tym, którzy słuchali, może jakoś masz złotą myśl albo coś, co chciałabyś, żeby oni zrobili dla siebie, dla swojej fotografii po wysłuchaniu tego odcinka z tobą. Masz coś takiego? Tak, ja wam powiem to, co powiedział Kol na warsztatach na Islandii, to, co ci napisałam, że trzeba pracować ciężko i być dobrym dla ludzi. I to jest po prostu moja filozofia zamknięta w jednym zdaniu, którym gwarantuję, że jak wrzucimy to sobie gdzieś w workflow albo będziemy o tym pamiętać, w
sytuacjach, w którym nam się nie chce, w sytuacjach, w których, wiesz, myślimy, ale ktoś się rozwija, o, wiesz, ale to rozwijanie, ono nie przychodzi, ktoś usiądzie i powie, to ja dzisiaj zmieniam obróbkę, nie? Ono przychodzi, bo ktoś pracuje nad sobą, bo ktoś ciężko zasuwa, bo ktoś łączy czasami dwie prace ze sobą. I prawda jest taka, że jak pracujemy ciężko i jesteśmy naprawdę dobrzy dla ludzi, ja wierzę w karmę, ja wierzę w to, że dobro wraca. I staram się być dobra dla ludzi wokół mnie, dla moich klientów, dla innych fotografów, staram się być miła, sympatyczna, empatyczna i wierzę, że to wraca. I w połączeniu jeszcze z ciężką pracą sukces jest gwarantowany. Mhm. Na każdej sferze życiowej, nie tylko w fotografii. To ja się chcąc, nie chcąc podpisuję pod taką filozofią, dlatego że dużo do mnie ostatnio przychodzi takich sygnałów, że ktoś nie rozumie, dlaczego mu nie idzie, albo że nic się nie zmieniło przez ostatnie 2 lata, ale ja tak jak później patrzę na media społecznościowe, nie to, żeby to było jakoś mocno ważne, ale jak patrzę na te media społecznościowe i tam na przykład przez ostatnie 2 lata przybyły 2 zdjęcia i to też nie widać na nich jakiegoś takiego dużego progresu, to ja się zastanawiam, jak się coś miało zmienić w twoim biznesie fotograficznym, więc do roboty, drodzy słuchacze. Jeszcze taka jedna rzecz i też o niej pisałam i nawet wspominałeś o tym, a nie zdążyliśmy o tym wspomnieć. Słuchajcie, błagam was, przybijajcie sobie czasem sami piątki. Naprawdę, to jest tak ważne, żeby czasami samemu siebie docenić, że zrobiło się coś super dobrze, że nie wiem, złapało się fajne zlecenie, albo wystąpiło się w niezłych u Jacka, bo ja sobie dzisiaj na pewno dzisiaj przybiję piątkę, jakkolwiek źle to nie zabrzmi, bo to są takie fajne momenty w tej naszej fotografii, w ogóle w tym naszym życiu i biznesowym, i zwykłym, prywatnym, żeby dążyć, żeby się rozwijać, żeby ciężko pracować, ale żeby czasem się zatrzymać nad sobą i powiedzieć, kurde, dobra robota, zrobiłem coś dobrze, zrobiłem coś fajnie, to jest fajny moment w moim życiu, usiąść na chwilę, porozkoszować się, ja dzisiaj to zrobię, porozkoszuję się, a potem jutro wstanę o 6 rano i pójdę do pracy i będę zapierdzielać dalej, żeby następny mały sukces móc sobie, wiesz, przybić piątkę w trakcie. Także przybijajmy sobie piątki, sami sobie, bo inna rzecz to jest, kiedy ktoś cię doceni, ale zapominamy o tym, żeby siebie też czasami pogłaskać. To wiecie co, to pochwalcie się w takim razie w komentarzach pod tym odcinkiem, na grupie słuchaczy podcastu. Co fajnego zrobiliście, co fajnego wam się udało. My będziemy z Pauliną z ekscytacją czytać te wasze mikro czy makro sukcesy. Dzięki Paulina za rozmowę. Dziękuję ci pięknie i wam za słuchanie. Dzięki.